Tak. Przedstawcie się i powiedzcie o waszym Piotrowski. Jesteśmy zespołu szkół technicznych w Radomiu i chcieliśmy Państwu zaprezentować przenośny solarny pojazd kamienia kurna na wolnym wybiegu. W skrócie, kurwa. Nie ma. To na podstawie burzy mózgu. Ale to odrobiwa. Taka klasa, kura plus pojazd, więc wam. To nie to samo co banku? Niby tak, ale kurwa lepiej brzmi. Że na pomysł na niepełnową innowację wpadliśmy przez wzgląd na rolników, którzy tracą sporo czasu na karmieniu kur oraz tą kodyfikację, które po prostu no, chcąc nie chcąc, ale to dla nich problem, żeby wyjść i nie zakarmiać te kury, więc to jest dla nich dobre rozwiązanie. Tylko no, to jest jedyny problem, że no, serwu się dzisiaj no, podpaliło troszeczkę. Nawet te wody się spaliły i nie obraca, no ale... Powinieneś obracać i rozsypywać podążały, powinny podążać za nimi kury, dzięki czemu mamy nad nimi kontrolę i nie rozprzestrzeniają się poza wybrany obszar, przez co na przykład nie niszczą upraw, które są poza tym obszarem, albo wchodzą na drogi, gdzie mogą przynieść wypadka. Pojazd jest wyposażony w baterie solarne i akumulator. Wtedy, kiedy jest ładna pogoda, pojazd może być zasilany z promieni słonecznych, no a wtedy, kiedy na przykład jest burzliwa pogoda, to możemy mieć tu zainstalowany akumulator i też będzie wszystko grało. A teraz jeździ na akumulatorze, czy na baterii? Ja teraz jeździ na... Chyba na dla pogody, to bardziej na akumulatorze. Tak na akumulatorze. I tak się zalatują. I on sam się przełącza. Zaprogramowany takim programem, także łatwo obsłudzę po prostu parę kafelek i po prostu zakładamy tak i możemy wybrać.